yes, it's true. Nobody fucks Uncle Spud like you. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're the one that fucked your uncle, Uncle Fucker. Cześć, jak pewnie jakiś czas temu gdzieś w jakichś tajnych podcastach NBA słyszeliście, razem z pewnym jegomościem zajęliśmy się podcastowaniem na temat pewnej drużyny NBA, na której nie do końca polegam jako fan, ale jest to dosyć wyjątkowa drużyna i kojarzy się z jednym z najlepszych seriali wszechczasów. Ze mną będzie tutaj jeden z największych specjalistów i człowiek z wtykami tam. I w zasadzie on powinien prowadzić ten podcast. Cześć, tu Karol Śliwa. Karol, powiedz mi, jak bardzo będziemy dawać w tym podcaście takie insajderskie rzeczy spod pierzyny z Toronto? Bo ty za to odpowiadasz. Będziemy je dawkować w zależności od potrzeb. Nie możemy dać wszystkich naraz, bo to byłaby dawka zabójcza. Będziemy musieli, tak jak na recepcie, w odpowiednich ilościach, w odpowiednim czasie. Dobrze. Pierwszy odcinek tego naszego podcastu o Toronto Raptors poświęcimy porównywaniu Toronto Raptors do postaci z South Parku, bo zgadzamy się z tym, że jest bardzo dużo podobieństw w postaciach, które będą teraz występowały w Toronto, bądź też są związane z drużyną Toronto. Porozmawiamy też trochę o tym i porozmawiamy, jak wygląda Toronto, jaka jest ich sytuacja, no, ten temat tego nieszczęsnego transferu, do którego doszło. Plus inne sprawy, głównie finansowe, to na pewno będziemy starali się obgadać. Zacznijmy od Kawhi'a Leonarda, którego widzicie na swoich ekranach, o ile oglądacie ten podcast, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. No Karol, tutaj chyba nie ma wątpliwości, że on pasuje idealnie do tej postaci. Tak, no tutaj nie mieliśmy wątpliwości. Naszym odpowiednikiem Kawhi'a Leonarda wśród postaci South Parku będzie Kenny, dlatego że nic nie mówi i ginie w każdym odcinku. Mało tego, na podstawie tego, co się działo, no, nazwijmy to, w tym sezonie, który niedługo się zacznie, a tym, który się skończył, no to była jedna wielka tajemnica. No i Kenny w tym serialu też był taki przez ileś odcinków owiany tajemnicą. Wiadomo było, że on co odcinek umiera. Wiadomo, że niewiele mówi, ale jak ktoś rozumie to buczenie spod kaptura, no to jest w stanie zrozumieć. Ale ogólnie jest taką postacią introwertyczną i zastanawiam się, na ile będziemy oglądali Kawhi'a Leonarda w przyszłym sezonie w takiej postaci tego Kennego, który co odcinek umiera. Mimo, że się dzieje masa rzeczy, to jako dopełnienie tego czegoś musi się coś stać. W sensie będziemy grali przez połowę sezonu bardzo dobrze, aż tu nagle stanie się coś i Kawhi Leonard mimo świetnych występów będzie pozostawiony sam sobie. I zastanawiam się, ile razy będzie Kawhi umierał w tym sezonie z różnych powodów w Toronto. No wiesz co, to umieranie to będzie się odbywało za każdym razem, kiedy Toronto będzie przegrywało na przykład drugi mecz z rzędu, bo zakładam, że tak się będzie działo, kiedy będą na przykład po jakiejś serii wygranych przegrywali mecz z jakąś słabą drużyną. Za każdym razem, kiedy dobry zawodnik, szczególnie takiej klasy zawodnik jak Kawhi, jest w swoim roku kontraktowym, dziennikarze zwracają uwagę na każdy ruch zawodnika, każde słowo, każdy gest, to umieranie u Kawhi'a będzie to właśnie tym. Media z Toronto i nie tylko z Toronto, bo media z całych Stanów, z całej NBA będą zwrócone w stronę Toronto, będą patrzeć, co zrobi Kawhi. I za każdym razem, gdy będzie się działo coś nie tak, coś tajemniczego, coś złego, a z każdą drużyną to się dzieje na przestrzeni sezonu, to będzie to symboliczne umieranie Kennego. Wszyscy będziemy na niego patrzeć i zastanawiać się, co powie. Co powie jego wujek, co będą słowa znaczyły w drugim znaczeniu, to drugie dno jego słów. No i tak to będzie wyglądało przez cały ten sezon. Kenny będzie żył, będzie umierał, będzie żył, będzie umierał, aż do końca sezonu, aż do czerwca, aż do 1 lipca, kiedy znowu będzie wolnym agentem i zobaczymy, co zrobi. Dobra, idziemy do następnej osoby. Pośród tych nazwisk, które Karol ustaliliśmy wcześniej, kto będzie najlepszy, ale wydaje mi się, że może na razie pojedźmy tematem pierwszej piątki, bo skoro już mamy przerobionego Kawhi'a, to zacznijmy może od góry, czyli od rozgrywającego. Kyle Lowry dla nas jest Cartmanem. Może ten Cartman wewnętrzny był trochę zamykany, kiedy był DeMar DeRozan, bo to był jego najlepszy kumpel, przyjaciel i można było pośmieszkować jakoś, nie wiem, odbić te stresy jakimiś głupimi żartami na konferencjach prasowych czy podczas meczu. A teraz nie będzie tego kogoś. Gdyby DeMar DeRozan nie odszedł z Toronto, to Kyle Lowry i DeMar DeRozan byliby naszymi Terencem i Filipem. Niestety ta para została rozdzielona i musieliśmy komuś przyznać pojedyncze role. No i Kyle Lowry z racji gabarytów. Zarówno on, jak i Cartman mają tendencję do tycia. I no, nie mieliśmy wątpliwości przy wyborze tej postaci. Głównie no, jeśli chodzi o gabaryty, bo charakterologicznie może też. Lowry lubi sobie porozmawiać z sędziami, lubi dyskutować, lubi kwestionować gwizdki. W zasadzie
w zasadzie to, ja bym powiedział, 90% sytuacji w meczach, które nie dzieją się na pomyśli Laurego, to są rzeczy kwestionowane, to są rzeczy, które są wypominane sędziom, więc myślę, że tutaj to jest idealne odzwierciedlenie Cartmana. Skoro Kyle Lowry jest Cartmanem, to czy zobaczymy w związku z tym, że pojawił się w drużynie Kawhi, pomijając to wszystko, czy ta drużyna będzie się lubiła, to jest takie małe, proste słowo, ale to na pewno jest ważne. Czy Kyle Lowry zamieni się w super shopa Kuna? Wiesz co, dla dobra Raptors dobrze by było, żeby może nie nastało, ale raz na jakiś czas Cartman zamieniał się w super shopa. I dobrze dla Raptors byłoby, gdyby Kyle Lowry mimo wszystko pozostał liderem szatni. Bo można powiedzieć o nim dużo różnych rzeczy, ale nie można mu zarzucić tego, że się nie stara, bo się stara i jest bardzo dobrym liderem. Miałem tę okazję widzieć kilka razy w Toronto na żywo. Jest naprawdę, jeśli chodzi o liderowanie, mowę ciała, przykład, jaki idzie z góry od niego, to jest naprawdę wzór, jeden z wzorów NBA i tutaj nie można mu zarzucić niczego. No i myślę, że mimo tego, że do drużyny wchodzi Kawhi, czyli zawodnik, lekko powiedziawszy, top 5 NBA, jeśli jest zdrowy, może nawet top 3, to myślę, że ta rola lidera musi zostać, znaczy musi, powinna zostać przy Laurym. Mimo wszystko, z racji tego, że może ma większe doświadczenie w Toronto, że był jednym z tych dwóch liderów, którzy niejako przywrócili dobry basket w Toronto. Idziemy dalej. Jeśli chodzi o Stana Marsza, to naszym wyborem jest Danny Green. Chyba tylko dlatego, że jest najbardziej doświadczony z tej grupy. Już nie chodzi o wiek czy ilość sezonów w NBA, ale o to, gdzie grał, w jakich był stawiany warunkach, otoczeniu i tak dalej. Wiecie, o którym klubie mówię. I no, też przypomina Stana Marsza, po prostu człowieka, który jest dosyć bardziej wyważony niż reszta wariatów naokoło. Czasami idzie swoimi torami, ma dziwne zachowania jak przy całowaniu dziewczyn, wymiotowanie. To jest w ogóle dla mnie jedna z bardziej niezrozumiałych rzeczy w South Parku. Co poeta miał na myśli, jak to tworzył? Ja już pominę tematy z panem Bobkiem, bo to już jest w ogóle jakaś hiperbola głupoty. Natomiast Danny Green najbardziej pasuje do Stana i ciężko byłoby znaleźć taką samą drugą osobę w tym składzie. Idąc do składu Toronto, to no Danny Green, myślę, że jeśli Kawhi może nie, no bo tak jak mówiliśmy, osobowość Kennego wewnętrzna, ale Stan Marsz może jakoś cementować tą ekipę razem z innym bohaterem, o którym zaraz powiem, że tak źle może nie być, że Danny Green wielokrotnie będzie starał się, no moim zdaniem wyciągał drużynę z jakichś tam opresji, które powodują, że bez niego mówiłby się, a co to za zbieranina ludzi, nagle jest ktoś, kto, nie wiem, w kilku posiadaniach dobrze obroni, przetrzyma piłkę, albo zrobi coś po prostu odpowiedzialnego. No ja się zgadzam w 100%. Nie mam zbyt wiele do dodania. Danny Green, postać spokojna, stonowana, niezbyt wylewna, ale gdy coś mówi, to zazwyczaj mówi z sensem. Często mówi dosyć mądrze. I no, Stan jest tą postacią w South Parku, którą w zasadzie cenimy najbardziej, jeśli chodzi o intelekt. To wybór był dosyć prosty, dosyć. Dobrze, Serge Ibaka został chiefem. Poszukajcie sobie na YouTubie, jest wiele, jest, no może niewiele, ale są materiały, w których Serge Ibaka gotuje, więc trafiliśmy idealnie tutaj. Ale Serge Ibaka to też jest ta osoba przede wszystkim, no big man, który nawet w momentach, kiedy Valanciunas, no widzieliśmy to w serii z Cleveland, no że Valanciunas katował się jak konia, tak naprawdę to nie za wiele zmieniało. Natomiast kiedy Ibaki jest trochę więcej, to Valanciunas może robić te rzeczy, które głównie robi dobrze, a nie wszystkie rzeczy naokoło i nie wszystkie z nich wychodzą. Mówię tutaj o różnych sprawach, jak, nie wiem, wchodzenie pod kosz albo o samej kondycji fizycznej, której no, Valanciunas nie tyle co nie miał, co po prostu no, ciężko go eksploatować cały czas. Ibaka to też może być taki cement w tej drużynie. No. Poza tym przeżył ten cały rozpad tej wielkiej przyjaźni Demara DeRozana i może być tą osobą od środka, która mówi, panowie, stało się, jest Kawhi, róbmy coś, po prostu. Jeszcze nawiązując do Chiefa South Parku, sądząc po jego posturze, po jego tembrze głosu, to ma się wrażenie, że to jest człowiek, powiedzmy, po 40, koło 50. Serge Ibaka będzie miał niedługo 29 lat, ale on jest z Kongo, więc on ma w paszporcie 29 lat, a w rzeczywistości może mieć 39, 49, kto wie. Czasami na boisku tak wygląda, jakby miał 10 lat więcej niż w rzeczywistości ma, więc to jest jeszcze dodatkowe podobieństwo z Chiefem. Oni tam
tam mogą liczyć się swój wiek, jeśli chodzi o przewroty, że ile partyzantek przejęło się, wiesz, jak liczysz tych jakichś tam tyranów w kraju, no to szósty, no to będziesz miał 29 lat, wiesz. I potem wpijają ci w książeczkę, wyjeżdżasz. Tone Maker, prawda? Dobrze, postać, którą zasugerował Karol, i to jest dosyć brutalne, ale taka jest prawda, chociaż nie wiem, jak jest z poczuciem humoru tej osoby, bo w South Parku ta osoba mimo wielu braku atutów, tak to nazwałbym, nadrabia tym, że ma świetne żarty, czasami no, wchodzą w suchar. Jest tutaj Jimmy, czyli ta postać, która porusza się o kulach i czasami się jąka. W Toronto będzie nią Jonas Valanciunas. To jest, ja myślę, że z tą postacią trafiliśmy idealnie, podobnie jak z Catmanem, bo pierwsza rzecz, Jonas Valanciunas, jak możecie zaobserwować, mogliście zaobserwować przez ostatnie lata na boisku, jest zawodnikiem stosunkowo młodym, ma 26-27 lat, ale czasem na boisku wygląda, jakby był po 14 operacjach kolan, kostek, bioder i wszystkiego innego możliwego i wygląda, jakby miał nie 28, a 48 lat, jakby był w lidze od prawie dwóch dekad. Ten chłopak o kulach Jimmy to bardzo nam pasuje do postaci Jonasa Valanciunasa, a jeśli chodzi o specyficzny żart, to jeżeli śledzicie mój blog, to mogliście przeczytać w jednej z moich relacji z Toronto, że taki właśnie jest Valanciunas. Ja do końca nie mogłem go rozgryźć, ja do końca nie rozumiem tych jego żartów. To jest coś na pograniczu takich suchych, nie chcę nikogo obrazić, takiej gimbazy trochę, takiego czegoś, nie wiem, nie potrafię tego nawet określić, bo to czasami Jonas potrafi wyjść spod prysznica i nagle, nie wiem, uderzyć kogoś mokrym ręcznikiem, podejść do kogoś i z pięści uderzyć w plecy. Ma takie swoje różne, wiadomo, nie robi tego celowo, nie jest złośliwy, nie jest brutalny, ale on ma taki swój specyficzny sposób bycia. I jak dla mnie to jest Jimmy, jeśli chodzi o ciało i Jimmy, jeśli chodzi o charakter. Dobrze, pierwszą piątkę mam przerobioną. Teraz wybory już wedle naszego uznania, kto jest kim w tym całym miasteczku. Ja na wstępie chciałbym wam powiedzieć, że ja wiem, że ten związek South Parku, wiadomo, że Colorado i tak dalej, ale naprawdę głównym motywem tego serialu, który rozgrywa się w Colorado niby, jest to, że nienawiść do Kanady, naśmiewanie się z Kanady w najbardziej możliwy sposób. Nawet rysowanie tych postaci, pokazanie inności, że normalni ludzie to są postacie te z dziwnymi rączkami South Parku, a ludzie z Kanady mają głowę przeciętą na pół, która w jakiś magiczny sposób porusza się i dzięki temu ci ludzie mówią. Karolem uzgodniliśmy po małej wojnie, że Kylem Braflowskim będzie Drake. Z przyczyn, o których nie wiem, czy możemy powiedzieć. Nie możemy powiedzieć, natomiast jeśli wpiszecie w Wikipedię... Te przyczyny są, powiedzmy, że te przyczyny są koszerne. Koszerne i dosyć gwieździście rozchodzą się na cenzurę. Dobrze. To już chyba wszystko na ten temat, ale nie, Kyle Braflowski może też dlatego, że mi przynajmniej Kyle kojarzy się z taką osobą, która może jest trochę podobna do Stana, ale jeśli ma odchył, to ten odchył jest w taką stronę, że nawet po Cartmanie byś się tego nie spodziewał. Jeśli ktoś ma kogoś gdzieś uderzyć, a nigdy nikogo nie bił, to zrobi to Kyle Braflowski. Jeśli zdejmie czapkę, no to musi mieć afro z rudych włosów. I jeszcze jedna rzecz jest taka, że Kyle potrafi być taki trochę getto, potrafi taki trochę być niegrzecznym chłopakiem. Był koszykarzem ze sterydowanymi kolanami, które mu wybuchały. Tak, ale na koniec dnia Kyle Braflowski pochodzi z dobrego domu, no, z całkiem majętnego domu, tak mi się wydaje. I to samo jest z Drake'em. Drake też próbuje być bardzo getto, próbuje robić z siebie człowieka, który wiele widział i wiele zrobił. A prawda jest taka, że jego postać, cała jego postać, nie chcę powiedzieć, że ludzie w Toronto się z niego śmieją, bo jest postacią bardzo lubianą. Śmieją się raczej z tego jego takiego trochę pozerstwa, robienia z siebie człowieka, który jest z ulicy. On nie jest z ulicy, on jest z bogatego, dobrego domu, chodził do prywatnych szkół, miał ochronę i na tym polu ludzie się z niego śmieją, bo ogólnie jest ciepłą postacią, którą Toronto naprawdę lubi i szanuje. Dobrze, skoro jest Kyle Braflowski, no to musi być jego brat, który jest no, adoptowany, jest Kanadyjczykiem i tutaj wybraliśmy jednego z najbardziej nieoczekiwanie dobrze grających jak dla mnie zawodników, bo myślałem, że to będzie już naprawdę porażka, Fred Van Vliet. No bo tak, bo przypomina trochę, bo Kyle musi mieć brata i nie mieliśmy kogoś innego do wyboru, bo Fred nam najbardziej pasuje, a poza tym jest młodszy, no, że jest młodym zawodnikiem, no to ta funkcja do niego jak najbardziej pasuje. Dla mnie to, że wybraliśmy za Ajka Braflowskiego, że wybraliśmy Freda, to jest też rzecz taka, że Fred Van Vliet ma 24 lata. To jest mało i nie mało jak na standardy NBA, ale dla mnie osoby, która mogła go widzieć i w swoim pierwszym sezonie i w drugim, progres jaki zrobił, to jest naprawdę z jednej strony szokujące, a z drugiej godne wielkiego szacunku i wielkiego podziwu, bo Fred wykonał wielką pracę, tytaniczną pracę między swoim pierwszym a drugim sezonem, ale nadal jeszcze jest tym takim małym, nieopieszonym dzieckiem. On już jest, osiągnął pewien status w NBA. No najlepiej świadczy to, że podpisał kontrakt dwuletni za $18 milionów. To jest coś,
To jest, trzeba przypomnieć, to jest coś, czego zawodnicy wybrani w drafcie, w tym drafcie, w którym on nie był wybrany w drafcie, a poza draftem dopiero podpisał kontrakt z Toronto, to jest coś, co ludzie z jego, no, nie można powiedzieć klasy, ale no powiedzmy klasy draftu, jeszcze tego nie zrobili. Grają jeszcze za pieniądze debiutanckie po 3, po 4 miliony, a Fred będzie grał już za 9. Wykonał wielką drogę, ale jeszcze duża droga przed nim, dlatego jest dla nas, na nasze standardy South Parkowo-raptorskie, jest tym Ajkiem, który jest mały, krzyczący, ale jeszcze długa droga przed nim do dorosłości. Jak na nasze standardy South Parkowe powiedziałeś, dzieci w szkole w South Parku zawsze były bardzo competitive, że tak powiem, i zawsze tak. Tam dochodziło do jakichś kłótni i tak dalej. Powiedz, jak Ike może bardzo kłócić się z kimś, kto też równie dobrze mógł być Ike'iem, czyli Delonem Wrightem, bo tak naprawdę, no, tak jak powiedziałeś, Van Vliet dostał ten kontrakt w moim odczuciu nieco uznaniowo, za to, że zaskoczyłeś nas, stary, widzimy w tobie jakąś taką drogę, żeby było jeszcze lepiej, ten taki progres jeszcze nie został tak naprawdę dobrze, wiesz, kran z progresem nie został odkręcony. Natomiast no, Delon Wright nieoczekiwanie też trochę wskakuje w buty Van Vlieta i bardzo dobrze, że Toronto ma taki garnitur, no nie wiem, tych jedynek można powiedzieć, chociaż część z tych zawodników może grać wymiennie, bo to nie jest żadne przywiązanie do pozycji, no ale Lowry, Wright, Van Vliet, nawet śmiejąc się z tego ostatniego, to jest jedna z tych dobrych rzeczy, za które Toronto płaci takie ogromne ilości pieniędzy. Wszystko jedno, czy to są kanadyjskie dolary, czy nie. No, ja też bym powiedział z całą moją teraz sympatią, która ewoluowała, bo na początku jak go zobaczyłem na żywo, to bardzo się z niego śmiałem i trochę nawet szydziłem, ale przy całej mojej teraz sympatii do Freda, to uważam, że te pieniądze są takie trochę na poczet sukcesów, których jeszcze nie było. I 8,6 miliona w tym sezonie i tyle samo w kolejnym. Patrząc na to, jakiego formatu ludzie zarabiają te pieniądze, to nie są, wiesz, to nie są ludzie z górnej półki, ale to są sprawdzone nazwiska w NBA, które zarabiają tego rodzaju pieniądze. Mając też na uwadze, że Delon Wright zarabia 4 razy mniej, prawie 4 razy mniej, bo on zarobi w tym sezonie 2,5 miliona dolarów, to myślę, że Delon też może patrzeć na swojego kolegę i gdzieś tam dodatkową serię rzutów oddać tego lata, dodatkową serię pompek wykonać, bo on wie, że on też gra o swoje pieniądze i Fred pokazał mu, że w sumie nie jest aż tak daleko, żeby dostać dobry kontrakt w NBA. Trzeba oczywiście zacisnąć zęby, ciężko pracować, ale na koniec może się okazać, że to ty się śmiejesz na końcu. Mamy jeszcze dwóch zawodników. Jednego, nie powiem, że się kłóciliśmy, ale tak z drugiej strony też miejmy nadzieję, że ta historia tej postaci nie wyrówna się z tym graczem OG Anunobi jako Butters, bo wiadomo, Butters zawsze dawał się manipulować Cartmanowi i robił wszystko, bardzo dużo rzeczy i to naprawdę strasznych rzeczy, które no, były zagrane na gitarze Cartmana i to on szarpał nuty. No. I dopiero kiedy Butters wcielał się w superbohatera, tak. No to wtedy zaczynał podejmować jakieś takie decyzje wbrew jemu, ale ogólnie dawał się prowadzić. Wprowadzenie Kawhia Leonarda do Toronto, jak myślisz, Karol, spowoduje zatrzymanie się tego raptownego procesu OG Anunobiego, czy pomoże mu w jakiś sposób? Ja bym powiedział, że odwrotnie, ale zanim nawiążę do twojego pytania, to może nie tyle usprawiedliwie, co doprecyzuję, dlaczego OG Anunobi jest naszym Buttersem. Jest przede wszystkim, a może tylko i wyłącznie dlatego, że ma dziecinną twarz, charakterystyczną fryzurę, tak samo jak Butters i głównie dlatego go wybraliśmy, nie dlatego, że uważamy, że jest miękki. Teraz odpowiadając na twoje pytanie, moim zdaniem pod skrzydłami Kawhia, jeżeli Kawhi będzie zdrowy, jeżeli Kawhi będzie chciał pomagać rozwijać młodych zawodników Raptors, to młody Butters, młody OG Anunobi będzie mógł co wieczór przeistaczać się w profesora Chaosa, czyli zawodnika świetnego w obronie, coraz lepszego w obronie, coraz mądrzejszego i coraz lepszego w ataku. Wierzę, że tak będzie. Tokenem, czyli czarnoskórym chłopcem, który epizodycznie bardzo i często przy tych ławkach, tylko jak oni zaczynają dzień i jedzą w szkole i mają śniadanie, obiad czy cokolwiek, pojawia się Token i w Toronto Tokenem będzie Pascal Siakam. Ale też z drugiej strony nie chciałbym, bo Token nie, może ma kilka jakichś tam ról, ale głównie to są jakieś epizodyczne i tylko żeby, nie wiem, no pośmiać się z czarnoskóry w jakichś tam gagach, ale też no, ma jakieś tam ważniejsze role, ale mniej niż reszta. Myślę, że Pascal Siakam będzie kimś więcej niż Tokenem w Toronto, bo myślę, że OG Anunobi i Pascal Siakam są tymi graczami, którzy, no może Delon Wright też trochę i Van Vliet też trochę, mają być tymi graczami, którzy przetrwają te wszystkie burze i jak Kawhi odejdzie i to się wszystko skończy i będzie ten punkt zero,
to oni będą dobierani do nich będzie się dobierało zawodników, żeby coś z tego zbudować. Tylko jak bardzo Pascal Siakam może skorzystać na tym, że Ibaka jest niezbędny, że on jest tam wręcz potrzebny w bardzo dużym wymiarze minut, żeby to się wszystko jakoś poskładało. Dlaczego Pascal Siakam jest naszym tokenem, to już ty powiedziałeś, a ja dodam tylko, że jest najbardziej czarnoskórym z czarnoskórych zawodników Toronto, a postać tokena w South Parku często jest żartuje się z niej, z jej afroamerykańskich korzeni. Pamiętasz, był taki odcinek South Parku, kiedy Cartman kompletował zespół muzyczny, katolicki rock, Faith Plus One. I on przyszedł do Tokena i powiedział: Token, wyciągaj swoją basową gitarę, będziesz grał. A Token mówi: ale ja nie umiem grać na gitarze. Słuchaj, Token, ty jesteś czarny, ty masz w piwnicy gitarę, zacznij na niej grać. I faktycznie okazało się, że Token ma basową gitarę i umie na niej grać. Pascal Siakam musi odkryć swoją tajną umiejętność, bo ma niesamowite ciało i jest, ja wierzę w to, że jest zdolny do tego, żeby grać w tej lidze przez wiele lat i nie tylko być zeleniowcem, nie tylko być zawodnikiem z ławki, ale być przynajmniej starterem. Nie chcę się zagalopować, nie chcę powiedzieć, że widzę w nim potencjał na All-Star, bo chyba na ten moment go nie widzę, ale widzę w nim zawodnika, który, tak jak powiedziałem, może przez 10-15 lat być startującym zawodnikiem w NBA, w drużynie, w Raptors czy gdziekolwiek indziej. Tak jak daleko nie trzeba szukać, jak na przykład Serge Ibaka. Może być kimś w tym podobie, może być zawodnikiem na double-double, może być zawodnikiem switchującym na dwóch, trzech pozycjach i być naprawdę, naprawdę wartościową postacią ogólnie w NBA. Nad tym całym parkiem dinozaurów, młodszych i starszych, można powiedzieć, będą czuwać trzy osoby. Przede wszystkim ktoś, kto odpowiada praktycznie bezpośrednio nad dziećmi w South Parku. Nie na wszystkich lekcjach, ale dosłownie wszędzie, bo jak pokazało ostatnie sezony, nawet wygrał wybory prezydenckie i został Donaldem Trumpem. Mr. Garrison. Tylko nie wiem, czy pan, czy pani jeszcze, ale na pewno kiedy będzie działo się źle w Toronto, to będziemy widzieli tą przemianę, która jest dosyć obrzydliwa, bo było kilka odcinków, kiedy pani Garrison była rozebrana. Panem Garrison póki co będzie Nick Nurse, czyli główny szkoleniowiec, nowy szkoleniowiec Toronto Raptors. Już nie będziemy, Karol, przypominać sytuacji z Dwaynem Casey'em, bo to aż żal, wiadomo, co ściska i przegadaliśmy o tym dużo razy, ale myślisz, że Nick Nurse będzie taką osobą, której ktokolwiek będzie się słuchał i w tych, wiadomo, najbardziej krytycznych momentach będą realizować jego plan? I jaki to będzie plan? Czy gramy na Kawaja, czy robimy coś więcej? Ja myślę, że w Raptors będą go szanować, dlatego że on dla opinii publicznej, dla takiego przeciętnego fana NBA może być trochę anonimową postacią, ale on w Toronto jest znany i szanowany. On był w sztabie Casey'a i on był odpowiedzialny za schematy ofensywne. Zawodnicy go lubią, zawodnicy znają jego warsztat i teraz, kiedy uwolnił się, że tak powiem, spod rządów Casey'a, kiedy dostanie wolną rękę na prowadzenie drużyny, pokaże swoje możliwości. Jakie są jego możliwości, to tego nie wiemy, bo często okazuje się, że asystenci pracujący pod parasolem jakiegoś dobrego trenera na boku, niejako na boku budują swój warsztat i później, kiedy dostaną szansę, potrafią to wykorzystać. Thibodeau na przykład, Lawrence Frank i wielu innych trenerów, którzy zaczynali przez lata jako asystenci, a później dostawali swoje drużyny i mieli sukcesy. Fajne jest to, że Nick ma nazwisko Nurse, a Nurse to znaczy pielęgniarka i wiesz, to jest pielęgniarz, pielęgniarka, ale wyjściowo, kiedy mówisz Nurse, to myślisz o pielęgniarce i to, tak tutaj Mr. Garrison może być panem Garrisonem, może być panią Garrison. Ogólnie pan Garrison jest nauczycielem i Nurse też będzie tutaj nauczycielem, trenerem, mentorem tych młodych zawodników i myślę, że trafiliśmy z tą postacią. Miejmy nadzieję też, że nie do Toronto nie będzie, nie chcę mówić aż tak źle, ale nie doprowadzimy do momentu, kiedy pojawi się Mr. Slave, bo to będzie oznaczało, że pan Garrison już zaczyna, wiesz, być w takim ogniu, że jak to się mówi po angielsku, że jest triggered, wiesz, że tak. Jeszcze chwila i wybuchnie, a ten wybuch będzie straszny. Bo dlaczego ja tak cały czas idę w tą złą stronę? Wydaje mi się, że nie tyle co Toronto jest nieprzygotowane na to, ale masa wydanych pieniędzy. To jest trzecia najdroższa drużyna w NBA na sezon 2018-19. Kosmiczna ilość pieniędzy jak na to. Ja wiem, rozmawialiśmy o tym wcześniej z Karolem też, że no, Toronto jest, jak to powiedzieliśmy, sutkiem Kanady. W sensie no, jedyna kanadyjska drużyna reprezentuje, można powiedzieć, ten kraj. Wiadomo, że ta granica tak kanadyjsko-USA, jeśli chodzi o sport, no, jest trochę zamazana, przynajmniej w przypadku NBA. I tak naprawdę, wiesz, no, machinalnie myśli się, że to jest zespół z USA. Wszystko jedno przez to, no wiadomo, standardy ligi i tak dalej, no ale to jest jedyna reprezentacja Kanady w tej amerykańskiej lidze i nawet z przyczyn takich honorowo
patriotycznych dla Kanadyjczyków, no to jest bardzo ważne. No i tym można tłumaczyć to, że władze są w stanie wydać takie duże pieniądze i wykorzystywać takie okazje jak z Kawhiem Leonardem. Ale myślisz, Karol, że to dla nich odbije się taką mocną czkawką, te wydane pieniądze? Bo to wiesz, przekroczenie salary cap, wejście w próg podatku od luksusu okazuje się no, straszne, kiedy robisz to kilka lat z rzędu i no, jesteś na to za to naliczany dodatkowo, co ogranicza mocno twoje pole do wydawania pieniędzy na zawodników. Wiesz co, w Toronto to będzie szło dwutorowo, bo wydajesz pieniądze, masz drogą drużynę, która kosztuje dużo, no i naturalnym jest, że masz aspiracje, jakieś wymagania co do niej, przede wszystkim sportowe, chcesz wygrywać. Ale drugim aspektem, równie ważnym aspektem, jest to, żeby drużyna zarabiała na siebie. Żeby nie tyle się zwracała, co zarabiała na siebie. Bo zobacz na takich New York Knicks, którzy od 20 lat, od dwóch dekad byli w finale ostatni raz w 99 roku. Przez ten czas w playoffach byli dosłownie kilka razy. Oni są pośmiewiskiem ligi, a mimo to generują jeden z największych dochodów w skali całej ligi. Raptors muszą patrzeć na to z dwóch perspektyw. W zasadzie nie tylko Raptors, to się tyczy wszystkich drużyn w NBA. Znaczy wszystkich, które kosztują, które dużo kosztują. Wydajesz pieniądze i liczysz na to, że to ci się będzie zwracało tak fizycznie, pieniężnie, jako inwestycja biznesowa, ale też liczysz na to, że jeżeli wydałeś już bardzo dużo na kontrakty zawodników, to za tym pójdzie sukces sportowy. Raptors są drużyną playoffową na ten moment. Są jak dla mnie w tym momencie w top 3 drużyn na wschodzie. Jak dla mnie droga do wygrania wschodu po odejściu LeBrona jest otwarta. Wiele będzie zależało od tego, czy Kawhi będzie zdrowy. Jeżeli będzie zdrowy, to na ten moment ta drużyna jest dla mnie na równi z Bostonem i na równi z Filadelfią. Może nawet z jakąś przewagą, bo trzeba pamiętać, że bo teraz w oczach mamy obraz Raptors, którzy zostali rozbici przez Cleveland. Ale trzeba pamiętać, że w sezonie regularnym Raptors dobrze grali z Bostonem. Boston nie miał matchupu na DeRozana. DeRozan robił co chciał w minionym sezonie i w sezonach poprzednich z Raptorsami. Więc jeżeli zdrowy Kawhi jest nadwyżką nad DeRozanem, to ta drużyna nie powinna mieć żadnych sportowych kompleksów na wschodzie. Więc uważam, że ze sportowego punktu widzenia kibice nie będą mieli się czego wstydzić, będą mogli dalej kibicować Raptors, dalej zapełniać halę, a jeśli chodzi o ten drugi aspekt, czysto finansowy, to jestem przekonany, że ta inwestycja się nie tylko zwróci, ale właściciele Raptors na tym zarobią. Nie uściśliłem. No, te trzy drużyny, które przekroczą, te trzy najdroższe drużyny w tym sezonie, no to Oklahoma, wiadomo dlaczego, 140, prawie 150 milionów dolarów, Golden State 143 blisko, no i Toronto 137. Ja już nie będę wspominał o Waszyngtonie i Portland, które też są dosyć wysoko i Waszyngton tylko jest tańszy, tak to mówiąc, no 3 miliony, pętla na szyi. Ale wydaje mi się, że to tylko może być tłumaczone z tego względu, że hej, to jest Kanada, wiesz, no musimy się reprezentować w USA i plus ten transfer, który też był nie do skontrolowania, tak? Tych cyfr nie mogłeś wcześniej przewidzieć, no jeśli miałeś taką okazję na stole, to ją brałeś i też brałeś pod uwagę to, jakie to będzie miało, no, reperkusje w twoim portfelu klubowym, no. Wydaje mi się, że to może być tylko tak tłumaczone, bo ten sezon pokaże ta drużyna, myślę, że no w top 3 to będzie tylko jeśli chodzi o wydane pieniądze, ale jeśli chodzi o wschód, to też nie jest takie do końca pewne i myślę, że największą obawą dla mnie będzie sprawa z tymi wysokimi. Jakoś tak dużo tych wysokich w Toronto nie ma, Karol. Ale co, myślisz, że zdrowi Raptors, bo zakładamy, że będą zdrowi, myślisz, że Raptors nie są w stanie wygrać ze zdrowym Bostonem? No wiesz, to jest taka trochę walka, że ktoś ma siekierę albo, nie wiem, dwa miecze, a ta druga osoba ma jeden duży miecz i tarczę, no. Każdy ma jakieś plusy, każdy ma jakieś minusy i w Bostonie wiadomo, co się będzie działo i co jest głównym atutem. A po stronie Toronto no, też wiadomo, co jest atutem. Natomiast po stronie Toronto też no, zdecydowanie takim no, minusem podstawowym jest to, że wiesz, no, masz Ibakę, Siakama, Valanciunasa, jeszcze tam podpisano kogoś w czasie Ligi Letniej, centra i tak naprawdę nie masz nic. Ja wiem o tym, że to już nie jest ta liga, że musisz mieć, brzydko mówiąc, kloce w składzie. Ale wiesz, Ibaka nie zawsze musi być super ekstra. Siakam może być po prostu nie w formie. Valanciunas się szybko zmęczy i nie masz nawet komu dobrze zebrać piłki. Wiesz, Kawhi nie będzie robił wszystkiego. No. Ja myślę, że do czasów playoffów Valanciunasa już w Toronto nie będzie, ale to jest taka moja prywatna opinia. Wydaje mi się, że zostanie wytransferowany, ale nawet jeśli nie zostanie, jego rola
jeśli mówimy o Valanciunasie, może zostać w playoffach zmarginalizowana, tak jak to było w ostatnim roku, czy w sezonach wcześniejszych. Ja, myśląc o Raptors, mam wiele znaków zapytania, ale jeżeli teoretyzujemy, rozmawiamy sobie teoretycznie, to zakładam, że Kawhi będzie zdrowy. A jeśli będzie zdrowy, to mam przed oczami zawodnika, który gdy kończył sezon, nie mówię ten ostatni, tylko poprzedni, kiedy grał w serii z Warriors, to San Antonio wygrywało z Warriors, popraw mnie, jeśli się mylę, 20 punktami i Kawhi wyglądał na człowieka, który może sobie z nimi robić, co chce. Taki mam jego obraz. Zawodnika, który będzie potrafił dominować w ataku i będzie potrafił zamykać w obronie najlepszych zawodników tych drużyn, z którymi Raptors będą grali. A jeśli to się stanie, to nie widzę przeszkód, żeby Raptors nie mogli wygrać wschodu. Nawet z niektórymi zawodnikami, którzy są niedoświadczeni, nawet z rookie trenerem i nawet z kilkoma zawodnikami, którzy być może już nie pasują do dzisiejszej koszykówki. Panem Garrisonem jest jeszcze jedna postać. Ona ogólnie jest powszechnie znana na świecie, nie tylko uniwersum South Parku i chorych żydowcipów i śmienia się ze wszystkiego, ale też w znacznych połaciach kuli ziemskiej, o ile można to nazwać kulą, bo słyszałem, że jest masa dowodów, że Ziemia jest płaska. Jezusem stwierdziliśmy, że zostanie nie kto inny jak Masai Ujiri, bo on tym wszystkim steruje. W odróżnieniu od Jezusa i wszelkiego rodzaju bóstw religijnych, to myślę, że Masai może być w końcu źle oceniony przez historię, że po prostu coś spartolił, że podjął zbyt szybko tą decyzję, tak jak ten śmieszny komentarz w sprawie, że się nie zrozumieliśmy z Demarem, bo co, byliście w barze, był hałas i on powiedział tak, a ty usłyszałeś nie. Jestem ciekaw, ile razy Masai Ujiri będzie uciekał od tego, że zrobił coś kontrowersyjnego, ale na koniec dnia, powiedzmy, dnia sezonu, dobrze zrobiłeś, Masai. Naprawdę nikt się tego nie spodziewał, wiesz. Wyszło lepiej niż mogło być. Ja jeszcze jedno słowo powiem, dlaczego wybraliśmy, przydzieliliśmy Ujiriemu postać South Parkowego Jezusa. No bo to jak nie Jezus mógł zatrząść całym klubem, całym miastem, całą Kanadą i wysłać ukochanego, uwielbianego zawodnika w Toronto. Zawodnika, który mówił, że sam jest miastem Toronto. Wysłać go do innego klubu, wytransferować go w momencie, w którym nikt się nie spodziewał. To mógł być tylko Ujiri, to mógł być tylko Black Jesus i wiesz, to klamka zapadła, to już decyzje zostały podjęte. To, jak Ujiri będzie wyglądał w maju, w czerwcu, w lipcu, kiedy będzie miał możliwość dać kontrakt Kawhiowi, a Kawhi będzie miał możliwość go przyjąć lub nie przyjąć. I czy dalej będzie na tej pozycji? Bo to też jest ciekawa sprawa. Właśnie. Bo wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy wygrał, czy przegrał. Teraz on po prostu zainwestował, a ta inwestycja będzie się albo spłacać, albo nie spłacać. Wszystko zależy od tego, czy Kawhi będzie zdrowy, czy Kawhi będzie zadowolony z gry w Toronto, czy w ogólnym rozrachunku na koniec roku powie, że tu jednak jest fajnie i chciałbym tutaj ulokować swoje uczucia, swoje życie, swoją karierę koszykarską na najbliższych 5 lat. Dobra, słuchajcie, kończymy powoli pierwszy odcinek. Mamy jeszcze tylko jedną postać przed nami, ale tak kompletnie żartobliwie przy drużynie z Kanady pałęta się pan, który no, przez spory czas był głównie kojarzony z Kanadą, jeśli chodzi o koszykówkę. Jamal Magloor. Magloor dlatego, że po pierwsze no, jest w ekipie, jest w jakimś tam sztabie, jest w zapleczu. Natomiast no, jako Kanadyjczyk i osoba, która wszystko zjadła w NBA, może tylko pomagać z tej kanadyjskiej strony. Musi być nim Randy Marsh. To jest osoba, która może w odcinkach South Parku tam broni bardzo no, te legendarne odcinki What's Wrong i It's America, gdzie wychodzi rozebrany i poobijany, bo na meczu baseballowym syna bił się z innymi ojcami, zalany w trupa. I Jamal może być taką, no jest taką osobą dla Kanady, no, że jeśli coś jest nie tak, mówi, co jest nie tak, przecież jesteśmy w Kanadzie. Tak, Randy miał taki swój brzydki moment, o którym wspomniałeś, ale ogólnie postać Randy'ego Marsha w South Parku jest odbierana jako osobę taką mądrą życiowo, taką, do której możesz się zwrócić, zapytać, osoby, która troszczy się o ciebie, która służy ci dobrą radą. I Jamal Magloor kimś takim jest kimś takim dla Raptors. On pracuje w sztabie trenerskim, w drużynie, jest odpowiedzialny za rozwój wysokich zawodników. On zawsze przed meczami pracuje z centrami, z Valanciunasem, z Jakubem Pertlem, którego teraz już nie ma w Toronto. I jest taką dobrą duszą zespołu. Jest naprawdę bardzo lubiany, bardzo szanowany. Zanim mecz się rozpocznie, zanim rozgrzewka się rozpocznie, Jamal musi być przygotowany, żeby uścisnąć
kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt dłoni ludzi, którzy przechodzą obok ławki, którzy przechodzą obok szatni, gdzieś tam ludzie zamieniają z nim słowa. Naprawdę jest bardzo lubiany i bardzo szanowany. I ludzie słuchają, gdy Jamal mówi, podobnie jak Randy Marsh. Dziękujemy, że wytrwaliście do końca tego eksperymentalnego odcinka. Obiecujemy, że w kolejnym będzie już mniej serialowo, bardziej sportowo. Dziękujemy za słuchanie. Odwiedzajcie podcast specjalny, odwiedzajcie nasze blogi Karol Mówi i Świat Koszykówki. No i dziękujemy. Trzymajcie się. I'm